Urodziłem się, no, jestem chłopakiem wojennym. Urodziłem się pod Dwójką na Krzyżowej, gdzie była taka kuźnia. I do dziś pamiętam, jak, no dzisiaj to są samochody, tam nie można się poruszać, ale wtedy stały furmanki. Pamiętam tak, że ojciec mój wstał, zawsze wcześniej wstawał i wyszedł i od razu huk, bo był nalot. Niemcy już zaczęli, puścili bombę tu, jak kościółek jest. Tak ciągle myślę o swoim mieście i napisałem taki właśnie utwór, który brzmi Bo to jest moje miasto. I ono się zaczyna w ten sposób. W Tomaszowie Mazowieckim, niedaleko Trybunalskiego Piotrkowa i Rejmontowskiej Łodzi, każdy może być dumny, kto się tutaj urodził. Cały czas mam w pamięci pewne obrazy, które nigdy już nie znikną, bo one są związane z olbrzymimi przeżyciami, bo życia nie da się przeżyć bez upadków i wzruszeń, bo to jest to klucz życia, że to się odciska nam w pamięci. Każdy ten obraz, który gdzieś tam tkwi potem, czy on był jakiś radosny czy smutny, to jest kwestia po prostu tego, co się działo, jak my odbieramy świat. I dla mnie z dzieciństwa to nigdy nie zapomnę tych ludzi, którzy tam byli za drutami na Krzyżowej, gdzie zaczynało się getto jakby w kierunku Polnej, gdzie była Brama Gwiazdowa, tu, a od strony, gdzie Dekosmaku, tutaj po tej stronie, gdzie park jest, park Państwa Tuwimów, to no po prostu było to getto i tam było klepisko, był barak i to wszystko, cała sprawa. A ci ludzie musieli tam cierpieć, zgromadzeni, czekali na swoje tam wyroki, jakie im los zgotował. Natomiast no, ja byłem brany przez mamę za rękę i szedłem tam coś zanieść do jedzenia tym ludziom. No i mama mówiła mi potem, że to brała mnie w obstawie po to, żeby może nie strzelą. No i nie strzelili, całe szczęście. Także się przeżyło i to zostało. Pamiętam tak, że ojciec mój wstał, zawsze wcześniej wstawał i wyszedł i od razu huk, bo był nalot. Niemcy już zaczęli, puścili bombę tu, jak kościółek jest. Na Słowackiego puścili bombę, no i tam nawet moi córki mąż z małym dzieckiem był, no to właśnie tam w jego, gdzie oni mieszkali, to puścili tę bombę. Także matka była ranna, teściowa raczej mojej córki się leżała długo. Bo te odłamków miała pełno wszędzie w sobie. To jego odrzuciło także w podwersalkę gdzieś wpadł. Ten impet z tej bomby go tam wrzucił. No i ocalał go tam, znaleźli jak to wszystko tego, bo to zapadło cały ten dom. Ale że ta teściowa została i on też został. Ile było chyba zabitych tam osób, nie wiem, wtedy. Czy Tomaszów bardzo został zniszczony po wojnie? Tak, bardzo był zniszczony Tomaszów. Także naprawdę, jak później zaczęli odbudowywać, to naprawdę mówię, no jest wprost nie do pomyślenia, że tak szybko jakoś odbudowali i tak to wszystko. I wszystko jakoś się ułożyło, że tego. Ale była ciężka, straszna sprawa z tą wojną. Boże Święty. Pamiętam, jak przyszli, zabrali, znaczy się, chcieli zabrać mojego męża. I on uciekł. No to mówię, zabieramy panią, oni mnie. I to nasi Niemcy, co mieszkali obok nas tam. Ja mówię, panie Gierynk, ja mam dziecko malutkie. A co nas to obchodzi? Nas nie obchodzą wasze dzieci. Ubierać się i z nami. I z jakiegoś pana też spotkali po drodze, który szedł
na ryby czy coś tam łapać. No i jego zabrali, mnie zabrali i moją siostrę zabrali. Jeszcze w taki sposób, że jak nas zabrali i prowadzili nas do tego, to poszli, to nas zaprowadzili na żandarmerię, bo ja nie rozumiałam niemieckiego, ale ten facet, który właśnie był też złapany i szedł, to on znał niemiecki język. I tylko słyszałam, jak właśnie powiedzieli getta, o tym getcie słyszałam. I powiedzieli, jak zaprowadzili nas na żandarmerię, ta żandarmeria była tutaj, jak jest dom towarowy. Tutaj była żandarmeria. No i wchodzimy tu po tych schodkach, jak teraz jest, do tego tam. No i ten żandarm tak spojrzał, mówi, dwie takie młode dziewczyny i ten facet, co był. I mówi, szkoda ich do więzienia, bo oni zaprowadzili, powiedzieli, że nas w getcie złapali. Że z getta nas przyprowadzili, ale to nie było prawda. Mnie zabrali z domu, za męża, że uciekł i siostrę tak samo, a za co była siostra zabrana, tak samo ją zabrali. Młoda jesteś, dali do więzienia i już. No i ten żandarm tak spojrzał i mówi do nich ten, żeby nas zaprowadził, że będzie wywóz jutro do Niemiec i że tam już są, co połapani byli do Niemiec, siedzą w fabryce, to żeby nas zaprowadził tam do tej fabryki i mówi, wywiezą nas jutro do Niemiec. No i tak było, że właśnie zaprowadził nas tam i powiedział, że nas z getta przyprowadził, bo ja nie tego, tylko jak chciałem iść właśnie do ubikacji i ten, co nas prowadził, co mnie prowadził, i mówi, warto było, dzisiaj mówi, pani pojedzie, mówi, do Niemiec, a tak to mówi, po co pani do tego getta szła? Ja mówię, proszę pana, to nie jest prawda. Ja mówię, z domu mnie zabrali, siostrę. A ja siostrę za co, to ja nie wiem, za co zabrali. No ale co, to taki tam co tego, to on był tylko też pracownikiem, jak tego. W Tomaszowie, ja tak pani powiem prawdę, że ja na przykład nie mogłam pracy dostać, jak byłam młoda, a miałam kuzynkę, która była sekretarką u dyrektora. I ona mówi do mojego ojca tak, słuchaj, żebyś mógł się jakoś, a ja miałam wtedy 16 lat, jakoś postarać, mówi, masz może gdzieś znajomego tam w tym, żeby ci przerobili, że mam 18 lat. No to mój ojciec mówi, dobrze, ja mam i postaram się. No i poszedł i załatwił mi te 18 lat, tą metrykę przyniósł. No i żeby teraz tego mi podać tam, jak będzie przyleciała ta kuzynka, powiedzieć, że rano będzie przyjęcie, żebym poszła przed Wilanów, to będę przyjęta. No ja taka szczęśliwa, zadowolona, że już mówię, dostanę tę pracę, bo miałam 16 lat, ale mi napisali na metryce, że mam 18. No i tak czekam, kiedy będzie portier wyczytywał już do przyjęcia, kogo tam mają wezwanego, bo to zawsze podane było kilka osób i te osoby wyczytali i tego. I tak czekam i od razu na raz wychodził portier i mówi, proszę państwa, przyjęcia dziś nie będzie, dlatego że pan inżynier Kraliński zachorował. I przyjęcia dziś nie będzie. Mówi, może na następny miesiąc, a tak, jeden miesiąc miał jeden inżynier, bo ich było we dwóch. I jeden miesiąc jeden przyjmował swoich, a drugi miesiąc ten drugi przyjmował swoich. No to ja teraz, jak już to tak się stało, no mówię tak, bo teraz muszę czekać dwa miesiące. Fabryka Landsberga to jakby dawała życie całej rodzinie naszej z tego tytułu, że ojciec pracował przez wojnę tam, mógł pracować i nikt go nie szarpał, nigdzie tam jakoś nie mógł to przeżyć. A jeśli chodzi o moje wspomnienia związane z tą fabryką, to są takie, tego typu. Ja bym sobie życzył, że wszystkie te dzieciaki, które mają tą wspaniałą rzecz, mają ten komfort w życiu dzisiaj. Nie muszą po prostu przeżywać tego, ale żeby to chociaż zobaczyły gdzieś.
gdzieś zobaczyły w jakiejś fabryce, jak to jest, bo ja widziałem i ojciec mi kazał wejść tam. Ja wszedłem do kotła, który to przez był wygaszony przez 24 godziny, a potem ten kamień musiał być odbity, bo no tak to tak od czasu do czasu ten kocioł wyłączano, potem następny, aż, bo ten kamień się zbiera zawsze, woda tam osadza. No więc temperatura była tam 70 stopni. I tam ci ludzie musieli wejść, wykuć ten kamień i wyjść. No to parę koszul trzeba było tam naprawdę zmienić i zdrowiem zapłacić. No ale jakoś ojciec to przetrzymał i dzięki Bogu przeżył też 91 lat. No. A to gdzie się tam chodziło? Do kina najwyżej, bo tak to gdzie można było iść? No, a na niebieskie źródła? Tak, można było na przykład, tak jak teraz groty są, no to tam koło grot się zawsze schodziła młodzież. Jakaś tam orkiestra taka się znalazła i grali, na trawce się potańczyło, pobawiła się młodzież. No i nie było tak jak dzisiaj, jest całkiem inne było takie życie, że się jakoś spędzało inaczej. Ja specjalnie z koleżankami nie chodziłam, bo moja mama to był chory człowiek, 50 lat miała jak umarła. To trzeba było jej też pomagać, krowę żeśmy mieli, tu ojciec trzymał krowę. No to jak później przyszła wojna, to zaraz nam tą krowę zabrali. Na Krzyżowej, tutaj po tej stronie, gdzie park jest, park państwa Tuwimów. Ja tam właśnie, to dzisiaj to nikt nie pamięta, tam przyjeżdżał cyrk, tam była beczka śmierci, taka sześciometrowy był taki, jakby takie pomieszczenie do góry, gdzieś 30-metrowe. No tory jeździły dookoła. Siłą odrzutu one się utrzymywały i zjeżdżał z dołu do góry i na dół. No i jakoś dla ludzi była to atrakcja. Nie było takich rzeczy, jakie dzisiaj mamy. To jest nie do pomyślenia, jak to się wszystko zmieniło, ale to nie tylko w Tomaszowie, bo to się zmienił w ogóle cały świat, no, przez wynalazki różnego rodzaju. Wtedy była atrakcja, to było kino. Do kina to kolejki stały i po prostu biletów nie było i trzeba było długo. No po prostu wcześniej coś próbować dostać, a z takich właśnie śmiesznych rzeczy, które tkwią mi też w pamięci, żeby się dostać do kina i żeby w ogóle wejść na salę, to były rozbrajane pociski przez starszych kolegów i wyjmowany był proch, z którego to prochu robiono tak zwane myszki, bo jak się podpaliło ląd, to był ląd, przycisnęło stopą, to zaczęło to syczeć. I ludzie się rozstępowali i wtedy była droga wolna do przejścia do tam, gdzie bilety przydzierano i wchodziło się wcześniej na salę kinową. Powiem tak, że w ogóle takie dla mnie pierwsze kino to było coś, co ja to widzę. To było kino niemieckie. Kino niemieckie w tym sensie, że to była propaganda. Rozwieszony był ekran między drzewami, tu między Krzyżową a Zgorzelicką. Ja brałem, jako ten chłopczyk jeszcze mały, stołeczek i patrzyłem na tą propagandę. I byłem bardzo zdziwiony, jakie mocne są te czołgi. Rozjeżdżały ludzi po prostu. To dla mnie, jak na dziecku, to nie robiło wrażenia. Na mnie to nie było. To tylko ja uważam, że te czołgi są takie silne. Potem dopiero, jak stopniowo człowiek nabiera jakichś wrażeń innych, obserwacji świata, to uprzytamia sobie, że to jednak nie to jest, nie? Tak to niestety jest. Z tą propagandą od dziecka można temu dziecku wszystko wmówić potem. Natomiast jeśli chodzi o tutaj tomaszowskie kina, to zawsze to kino ma zawsze istniało tutaj. I kino Włókniarz też, bo to po wojnie to obydwa te właśnie, obydwie sale kinowe były. Z tym, że tam kino Włókniarz to było bardziej też wykorzystywane na takie spotkania, może inne, nawet teatralne. No oczywiście były groty, były niebieskie źródła, były przede wszystkim była Pilica. No, na Pilicę szło się na plażę, szło się opalać. No często jeszcze tak ze szpanem jakimś, no to jak się kupiło jakiś tam magnetofon szpulowy albo inny, jakieś takiej lepszej marki,
No to było co do pokazania. No dzisiaj jest pewnie trochę inne podejście. To wszystko jest na co dzień, to jest jakby inny świat. Natomiast no wtedy tak to było i każdy tam próbował. No. Klipa Kiefel, tak? Kiefel. Kiefel. Klipa, tak, dzisiaj klipa. Chyba rzadko kto wie. No nie, no dzisiaj nikt nie jeździ no, z fajerkami, nie porusza się pojezdni, bo po prostu by go samochody rozjechały. No. Pan wspomina w swoich tomikach poezji, że były to jedne z pana ulubionych zabaw. No bo czym one polegały? Z czym można się było zajmować? Graliśmy od rana do wieczora w piłkę. Jak deszcz padał, to puszczaliśmy okręciki, skory robione samodzielnie, bo Krzyżowa ma taki pochył w kierunku rynku. Od wtedy kościoła, jeszcze, który istniał, świętego Wacława, a ulica, która dziś nazywa się Słowackiego, nazywa się Wieczność, no, stosownie do klimatu, który się tam tworzył. No i to były takie zajęcia. Piłka, no piłka to była szmacianka, to takie kobiece jakieś tam pończochy wypchane szmatami i w to się grało. No, później był postęp, bo już była skórzana piłka, ale sznurowana. I tak stopniowo to następowało. Także początkowo jak łyżwy to były robione. No, ojciec mi pierwsze łyżwy zrobił to z drutu. No, z drutu były trepy i na tym zrobił tak jak drut jest taki grubszy i to były moje łyżwy. No i na tym ja jeździłem. No. A gdzie pan jeździł na przykład? No właśnie, a potem to już miałem łyżwy takie już z blaszkami były, tak zwane blaszki. Rowek był w pięcie i tam się wkładała blaszki z boku. One też podtrzymywały podeszew, która często też się przez to, że te blaszki trzymały, to się odrywało, to wszystko się niszczyło. A ja jeździłem na łatach Wolburki, co dzisiaj też jest to znaczy niemożliwe, no bo rzadko kiedy ta Wolburka wylewa, tak jak teraz tej wody coraz bardziej brakuje i nawet był z kolegą, gdzie nie mam, w ogóle nie mam mrozu przede wszystkim, z kolegą Wilińskim, który był moim kolegą, tam mieszkał też na Krzyżowej. Przy 25-stopniowym mrozie, to jakoś na wiosnę było, jeździli na tych łatach, ale nam chciało się, żeby wejść na główny nurt. No i tam niestety to się załamało i ledwo co, tyle, że nie było to bardzo głęboko, jak się wykaraskaliśmy, ale jak przyszedłem do domu, to byłem cały w lodzie, w sopel. Po prostu tak to było. Lechia, no, to była świętość. No Lechia zawsze, kto schodził z górki tutaj od muzeum na dół, jak było boisko, zanim była muszla, to gubił kapcie, jak to mówili, że z górki to te kapcie spadały. Raczej drużyna wygrywała wtedy. Ale potem to była Nowowiejska, gdzie tam też no, to jest swój urok, zresztą to jest piękne miejsce, bo w centrum Tomaszowa praktycznie dojazd dobry i no, ludzie mają jakąś atrakcję, bo i klub wcale nie najgorzej stał i stoi. Oczywiście teraz no, mamy inne czasy, więc trochę tych sponsorów trzeba, wtedy może więcej było amatorów. Przed Nowowiejską, to gdzie funkcjonowała Lechia? No to właśnie tutaj, gdzie my jesteśmy w tej chwili, tu gdzie muszla była, to było boisko, to było klepisko, boisko. Nieogrodzone żelziami, tak jakby ktoś ogrodził tak, żeby krowa nie wyszła dalej. I tak to dzieliły, te żerdzie dzieliły, to była niby trybuna taka. No to było to takie, LZS to było takie, no, potem no, z prawdziwego zdarzenia Nowowiejska to już boisko. Oczywiście teraz modernizowane, tam trybuny są nowe, wstawione. To jest to właśnie, czego klub oczekuje, czego oczekuje miasto, bo jest postęp. No i tak to ma być. I ważne, żeby poszukać dobrych sponsorów i ten klub, żeby się utrzymał, bo w końcu mamy
niedługo stulecie tego klubu w 23 roku, więc to podobnie jak miasto, które ma no, już też swoją rocznicę ładną, także jeszcze też za 10 lat będziemy mieli 200, także to sport i klub. No to Lechia miała swoje chrapy, tutaj właśnie gdzie jesteśmy w tej chwili, to był klub, gdzie był sekretariat, gdzie była szatnia, gdzie przyjeżdżały drużyny obce i schodziły na dół, boisko było. No nie takie jak dzisiaj, tam gdzie była musza koncertowa, no to piłka często jak był deszcz to pływała, nie trulała się po trawie, bo jej za dużo nie było. A no, sport, no to trzeba trenować, no, bez treningu nie ma nic. Myśmy jako chłopcy grali od rana do wieczora, już mówiłem, tą piłkę. Nieraz tylko gdzieś tam pomidora z boku się chwyciło, czy jakiegoś ogórka nie swojego i się grało. No i tak był taki pan, który w liceum pedagogicznym zobaczył chłopaków, nazywał się pan Radwański Kazimierz. No i on z tych chłopaków coś zrobił takiego, że to powstała drużyna. Podobnie jak Kazimierz Górski zrobił ze swoimi Orłami, to on zrobił ze swoimi Orłami z Tomaszowa, bo trzecie miejsce w Polsce juniorów na mapie to jest jakiś sukces, który do tej pory nie został powtórzony przez nikogo z Tomaszowie. To znaczy ja pamiętam Plac Kościuszki, najwięcej to było wspomnień związanych z 1 majem, bo tam zwykle wszystkie uroczystości to kończyły się na 1 maja. Czasem się zaczynało, ale to rzadko, gdzie indziej potem był pochód. Był odbierany na Placu Kościuszki przed gwiazdą, była trybuna i tam po prostu machali sobie tak jak Zagierka gdzieś w Warszawie, to sobie tutaj machali ludzie tomaszowscy, różne delegacje w pochodzie, ubrani profesjonalnie, stosownie do zawodu, tam jest Czerwony Krzyż albo jakieś tam inne zakłady z wywieszką transparentową i tak dalej, i tak dalej. No. A pierwsze skojarzenia z Placem Kościuszki, które ja pamiętam, to no, był to pomnik z gwiazdą, ale ja miałem wtedy chyba 7 czy 9 lat, kiedy jeszcze obok tej dużej gwiazdy to było około 30 chyba mniejszych gwiazd. Czyli to były pomniki, które dzisiaj tkwią na Smutnej, tam w specjalnym rekwirze. Ten rewir, no to są pochowani żołnierze radzieckich, no z różnych tam zdarzeń, jakie miały miejsce wokół Tomaszowa z wyzwoleniem, czy gdzieś wokół Tomaszowa, co się działo, jakieś walki były. I to autentycznie byli tam pochowani. Dopiero ekshumacja nastąpiła i przyniesiono na Smutną. I to, ja to widzę, ja to czuję nawet, jak to się działo. Jak się przyglądałem tam. No i właśnie z Placem Kościuszkim. Dzisiaj idziemy do Arkad, gdzie wystawy są, gdzie jest przyjemnie posiedzieć, powspominać, porozmawiać. Ale tam, ja pamiętam, końskie mięso i muchy jak wróble. Czyli muchy jak warabli, jak mówią Rosjanie. Takie muchy duże były. I jakoś ludzie przeżyli, ale no, coś trzeba było jeść. A jeśli chodzi o kulturę, no to zawsze tam jakieś dążenia były, ale nie było takie jak dzisiaj, tam występy, jakieś sceny, jakieś robione. Nie, tego, czegoś takiego nie było. To nie. Raczej to wszystko się działo w kuluarach, to znaczy Kino Mazowsze i Kino Włókniarz to były takie ozdoby tomaszowskie. No jeszcze przy Wilanowie tam jeszcze też działało, też kino takie. Trzecie kino, które takie więcej zakładowe było, ale i dostępne było dla mieszkańców. Tomaszów ma właśnie ten przywilej, że jest
jakby w takiej niecce położony i te rzeki powodują, że jest to urokliwe miasto po prostu. Jest dużo zieleni, dookoła są lasy, mamy spałę w zanadrzu, mamy no, po prostu raj na ziemi. Można coś tutaj zrobić i próbuję przynajmniej. Próbuję coś zrobić, żeby pokazać to miasto troszeczkę w tym miejscu, gdzie ono bardziej zasługuje na to, żeby tam ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, mogli zobaczyć, a i w ogóle tomaszowianie, żeby mogli odkryć uroki tego miasta, bo proszę Państwa, to, że my mamy Przeskok, to, że my mamy ulicę Rzeźniczą pod Arkady, to jest coś pięknego. To jest po prostu urok miasta, szczególnie latem. To ja to nazywam i to nazwałem jednym z tych tomików, to są nasze schody hiszpańskie. Ale cóż, po cóż nam są te schody? Po cóż nam są akropole? Bo ja swoje miasto wolę. Najbardziej. Ono ma to wszystko, co tutaj potrzeba z takiej maści, z najwyższej półki. I tutaj trzeba to podkreślać i to tym się chwalić, bo powinno być naturalne dla każdego mieszkańca Tomaszowa, że no, w tym mieście żyjesz, to o tym mieście coś musisz wiedzieć. No, co to jest za miasto, kiedy powstało, co tu było, co się działo po drodze.